dzisiaj dwa tematy, jeden bieżący wątek. Przeproś za minutę opóźnienia, przepraszam, ale za minutę opóźnienia. Ulegliśmy olbrzymiej pokusie intelektualnej, żeby zamienić parę zdań z panią redaktor Janiną Paradowską i myślę, że to jest absolutnie ważne usprawiedliwienie. Próbowałem pana marszałka oderwać od tej pokusy intelektualnej, ale nieskutecznie, jak się wydawało. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, wspólnej konferencji prasowej, można powiedzieć, Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Są z nami przedstawiciele Unii Pracy, Partii Kobiet, ale o tym w drugiej części konferencji. Natomiast chcielibyśmy rozpocząć od wątku bieżącego. Dzisiaj, jak Państwo wiecie doskonale, głosowanie w sprawie wotum nieufności wobec pana ministra Klicha i stąd nasz apel pana marszałka jako jednego z najwyższych przedstawicieli SLD do Polskiego Stronnictwa Ludowego o rozsądek. Bardzo proszę, oddaję głos panie marszałku. Chcieliśmy państwu powiedzieć, że w parlamencie jest partia, która nazywa się Polskie Stronnictwo Ludowe. Oni naprawdę są w parlamencie, może ich nie widać, bo chowają się za plecy swoich koalicjantów i myślą, że jak spadać notowania będą Platformie Obywatelskiej, to ich znowu nikt nie dostrzeże i oni odpowiedzialności za to, co się w Polsce dzieje, myślę o rozchwianiu finansów, o braku reform, o tym, że ten brak reform prowadzić będzie do wciąż bardziej trudnej sytuacji. Także dziś potwierdzamy wszyscy, Polskie Stronnictwo Ludowe istnieje. Polskie Stronnictwo Ludowe jest w Sejmie i ono ponosi odpowiedzialność za wszystko, co się tu dzieje. Rzeczywiście może przeoczyliśmy w niektórych miejscach to, żeby mówić o Polskim Stronnictwie Ludowym. Weźcie wreszcie za coś odpowiedzialność. Ale dziś już mówimy. Dziś już mówimy i będziemy to czynić codziennie. Tyle razy, ile trzeba będzie krytykować koalicję rządzących, to nie będziemy już mówili tak, jak było to na rękę PSL-owi, a rząd Platformy zrobił, a rząd Platformy obiecał i nie zrobił, a rządowi Platformy Obywatelskiej się nie udało. Dziś dodawać będziemy rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I myślę, że jest wystarczająco dużo czasu, żeby wszyscy w Polsce zdali sobie sprawę, że ci zza pleców też odpowiadają za te wszystkie złe rzeczy, które się w Polsce dzieją. Po raz pierwszy przypomnieliśmy opinii publicznej, choć szkoda, że po 3 latach, o Polskim Stronnictwie Ludowym w Sejmie, kiedy złożyliśmy wniosek o wotum nieufności dla ministra infrastruktury, pana Cezarego Grabarczyka, bo uznaliśmy, że ten rozpad kolei, który się odbywa, przecież on dotyka mieszkańców wsi, on dotyka rolników, którym czasem trudniej, bo z jakichś małych stacyjek odjeżdża się do dużych miast w inne regiony Polski. Polskie Stronnictwo Ludowe uznało, że lojalność koalicyjna wobec Platformy, ona jest ważniejsza niż lojalność widocznie wobec elektoratu i wobec tych, którzy za sprawą tych peronów piątych, tych, co miało odjechać, a było pociągiem widmo, że lojalność wobec tych nieszczęśliwych pasażerów jest mniej ważna. No i dziś kolejny test próby. Otóż będzie próba odwołania ministra obrony narodowej, pana Bogdana Klicha. PSL-u nie widać i on zaczyna się tak wypowiadać. Można powiedzieć, że PSL to jest taka orkiestra na trąbkę, harfę i dwa bębenki. Czyli najpierw te dwa bębenki robią rabanu, jak to PSL oburzony jest tą sytuacją rządu Platformy Obywatelskiej i chytrusieńko nie dodaje, że również i PSL rządzi. No później po tym larum, które PSL gra, jak to jest bardzo oburzone tym rządzeniem Platformy Obywatelskiej, tymi niespełnieniami właśnie w armii, których tak bardzo dużo, raptem odzywa się jakaś trąbka, która daje sygnał do odwrotu, gdy idzie o tę krytykę. No a później, na koniec, w puencie, kiedy przychodzi naciskać już guziki, rozlega się głos łagodnej, miłosiernej harfy i oto kolejny minister uratowany. Takiej filharmonii Polskiego Stronnictwa Ludowego mówimy zdecydowanie nie. Ta filharmonia PSL-u,
którą nazwałem filharmonią dwóch bębenków, trąbki i harfy, ma przestać grać na rzecz partii. Niech wreszcie PSL zacznie grać, a lepiej pracować na rzecz całej Polski tym, którym też obiecywali, że to nie będzie gnuśnienie w rządowych ławach, a będzie to ciężka, mozolna praca. Więc prosimy PSL, weźcie odpowiedzialność za to wszystko, co w armii miało być rzeczywiście normą europejską, co służyć miało polskiemu bezpieczeństwu i obronności, co służyć miało żołnierzom, a nie służy. Wczoraj była debata, więc tych fraz nie będę powtarzał. Polskie Stronnictwo Ludowe niech wpisze się w tę ocenę ministra Klicha, którą formułują Polacy. To nie są partyjne oceny. To są po prostu opinie, które my przynosimy z wielu rozmów. No, ale jeśli PSL zachowa się w taki sposób, jak chcieliby Polacy, żeby tego, który zaniedbał, żeby tego, który był nie tak kompetentny, jak żeśmy się spodziewali, jeśli wypowie mu lojalność, jeśli wypowie lojalność Platformie Obywatelskiej i zagłosuje za odwołaniem pana ministra Klicha, no to może się zawalić to pole PSL-owi, na którym rzeczywiście ma duże osiągnięcia. A to pole jest polem PSL-u, w którym PSL osiąga wielkie wyniki. Bo nikt nie ma takiej wydajności rad nadzorczych z hektara jak PSL. Ale czy warto dla tego celu poświęcać rzeczy ważniejsze? Rzeczy, za którym kryje się bezpieczeństwo kraju, za którym kryje się wola i opinia Polaków. Dziękuję panie marszałku serdecznie. Przechodzimy do drugiego tematu. Bardzo proszę pani poseł Kotkowska o naszej propozycji. Proszę bardzo. Dobrze. Szanowni państwo, ja dzisiaj chciałam się odnieść do tak zwanej ustawy o opiece dla dzieci do lat 3. I chciałabym tutaj skrytykować, znaczy może powiedzieć o jednej kwestii, że zbadaliśmy w BAS-ie, że przed 89 rokiem żłobków było około 1500, a w tej chwili, w 2007 roku, jest tylko 300. Więc przez ten okres, przepraszam, tak, to takie mam analizy, ale jeśli chodzi o 2011, no to możemy powiedzieć, że jest tylko 2% z tego, co było. I w wyniku transformacji, tych 20 lat rządów prawicy, można powiedzieć, w aspekcie takim, zlikwidowano bardzo dużo żłobków. W związku z tym ustawa, która nam tu została przedstawiona, ma na celu zwiększenie ilości żłobków w gminach. Natomiast posiada znaczne wady ta ustawa, o których króciutko tylko powiem. Nie zgadzamy się na pewno na obniżenie standardów, jeśli chodzi o dzieci, jeśli chodzi o żłobki. Ponieważ w ustawie jest zapis, w artykule 11, jest zapis, że jeden opiekun przypada na 8 dzieci. No więc ja, proszę państwa, nie wyobrażam sobie, żeby ten opiekun zdążył po prostu ze wszystkimi dziećmi pracować. Jeśli wiecie państwo, że jeśli w Polsce urodzi się dziecko, 5-latki się urodzą, to ma się pielęgniarkę do pomocy. Jest to po prostu niemożliwe i dziwię się, że taką ustawę stworzyły kobiety, które te dzieci posiadają. Druga sprawa, która, no i można podać standardy, które są w Wielkiej Brytanii, tam jeden opiekun przypada na 3 dzieci. Więc myślę, że z tych standardów nie należy schodzić. I my jako Lewica nie zgadzamy się na taki zapis uwagi na to, że to nie są standardy dla najmłodszych dzieci, o które powinniśmy najbardziej walczyć. Druga sprawa to jest kwestia dopuszczenia możliwości cateringu w żłobkach. No proszę państwa, no chyba niedługo będzie trzeba hot dogi będziemy zamawiać dla tych dzieci, albo z McDonalda zamówimy, przepraszam bardzo, już tak parafrazuję, catering, żeby te nasze małe dzieci były żywione. No to jest niedopuszczalne. Wydaje nam się, że tutaj trzeba jakąś zmianę w tej ustawie zrobić, ponieważ no to jest jakość żywienia od razu gorsza. No i nie widzimy, żeby takie małe dzieci mogły być w taki sposób karmione. Następna kwestia, która nas tutaj bulwersuje, to jest kwestia pieniędzy, które są na tą ustawę przeznaczoną. To jest około 51 milionów złotych.
i przypada to 20 tysięcy na jedną gminę. Co to jest 20 tysięcy na budowę żłobków, na choćby zrobienie jakiejś tam dostosowania jakiegoś pomieszczenia? Więc wydaje nam się, że to jest, ta ustawa tworzy taką atrapę. To nie jest ustawa, bo jak się tworzy ustawę, to trzeba dać pieniądze. Niestety te pieniądze nie są przekazane. My oczywiście jako Lewica służymy, tutaj Sojusz Lewicy Demokratycznej i wszystkie partie lewicowe, służymy tym, że możemy wskazać źródło finansowania, bo państwo powiecie, dajcie nam pieniądze. Damy, proszę państwa, pieniądze. Wczoraj było mówione na temat Afganistanu. 1 220 000 000 jest zaplanowane w tym roku na Afganistan. Wojnę, która nie jest nam potrzebna i myślę, że spokojnie można te pieniądze na ten cel przeznaczyć. Jeśli w dalszych kwestiach bym prosiła koleżankę, żeby... Bardzo proszę, pani poseł Strekar-Tambiska, proszę bardzo. Szanowni państwo, dzisiaj głosujemy poprawki Senatu, dzisiaj będziemy decydować o żłobkach. Ja pragnę państwu przypomnieć, że ponad 2 lata temu to właśnie Sojusz Lewicy Demokratycznej był pomysłodawcą Narodowego Programu Budowy Żłobków i Przedszkoli. To my również postulowaliśmy o utworzenie funduszu, który miałby ten program budowy wesprzeć, ale również wskazywaliśmy, że najbardziej istotną sprawą jest tutaj udział samorządów, które powinny dostać na ten cel pieniądze. Od propozycji naszych, niestety ta propozycja, którą dzisiaj będziemy się zajmować, jest pewnym wycinkiem tego naszego programu i dlatego nie zatrzymujemy się. Dzisiaj oczywiście będziemy stosowne decyzje w głosowaniu podejmować, ale się nie zatrzymujemy. Nie zatrzymujemy się dlatego, że przygotowujemy już i za 2 tygodnie państwu przedstawimy pełen projekt na lata 2011-2015, projekt ustawy o tworzeniu w gminach publicznych przedszkoli i żłobków. To projekt ustawy, która w zasadzie jest już gotowa, przechodzi ostatnie swoje konsultacje. Dzisiaj pracujemy jeszcze nad rozporządzeniami. Mam nadzieję, że ta konkretna propozycja przede wszystkim będzie odpowiedzią na te propozycje, które dzisiaj będziemy głosować w Senacie. I co do tych uwag, o których mówiła tutaj moja przedmówczyni, powiem, zwrócę uwagę na jeszcze jeden fakt. Mianowicie w żłobku konieczna jest opieka pielęgniarska. Dzisiaj znowu będziemy mieli działalność na styku minister... do spraw społecznych, tak to ogólnie nazwę, i minister edukacji. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, jak na styku minister zdrowia, minister do spraw społecznych funkcjonuje opieka pielęgniarska, na przykład w domach pomocy społecznej. Ja obawiam się, że jeżeli nie dojdzie do takich merytorycznych i bardzo kompleksowych rozwiązań dotyczących współpracy ministra zdrowia z innymi resortami, tam gdzie pojawia się opieka pielęgniarska, pojawią nam się również w żłobkach kłopoty z opieką nad dziećmi. Ale mam nadzieję, że te wszystkie propozycje, które Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie, Klub Sojuszu będzie zgłaszał, wszystkie te nasze propozycje znajdą również uznanie w państwa opiniach. Pani poseł, jeszcze proszę na koniec. Pani Magdalena Konus z Partii Kobiet. Bardzo proszę. Jako Partia Kobiet bardzo cieszymy się, że w końcu ktoś zauważył, że dzieci to nie jest tylko sprawa kobiet, ale ogólnie rodziców i w końcu zostało to powiedziane. Jako partia tu dziękujemy Sojuszowi Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy, że tak bardzo wnikliwie i dokładnie to analizuje. I oczywiście obiecujemy, że się włączymy z własnymi pomysłami i będziemy wspierać tutaj bardzo mocno, to na ile potrafimy i możemy.